Bardzo, bardzo serio. Zapraszają Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Bardzo, bardzo serio Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. I mamy wspaniałego gościa dzisiaj. Jest z nami pan profesor Andrzej Rychard, socjolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, cieszymy się, że zgodził się Pan na rozmowę z nami i żeby um, tak się rozgrzać, to w ramach wstępu proponujemy Panu część pierwszą, czyli quiz. Część pierwsza. Tak, tutaj już wielokrotnie żeśmy uprzedzali pana profesora, że to będą pytania niemądre, tutaj odczuwam taki rodzaj niezręczności, że do osoby bardzo mądrej będziemy mówili rzeczy głupie, więc od razu proszę o wyrozumiałość i to jest tak jak w tym teleturnieju jeden z dziesięciu, że na początek poprosimy pana, żeby pan wylosował od 1 do 8 jakieś pytanie i ja je panu przeczytam. Dobrze, ja losuję 5 z nadzieją, że to nie będzie pytanie o cenę chleba. Pytanie o cenę chleba mamy. Ono ma numer 8. Gdyby pan potem przypadkiem chciał je wybrać, to. To pan to, to była podpowiedź, to oczywiście potem natychmiast wytniemy. A tutaj jest taka prostsze pytanie, kategoria psychologia. I pytanie, panie profesorze, brzmi tak: jakie uczucia pana zdaniem łączą bolka i lolka? Przyjaźń. I. Nic więcej nie powiem. Mm -hmm. Okej. Okay. Mogli na siebie zawsze liczyć? No tak, ale robi się też y, rozmaitego rodzaju y, przykusy. Ale myślę, że generalnie rzecz biorąc, mogli na siebie liczyć. Mm -hmm. Tam była jeszcze postać Tosi, i Toli. Toli. Toli przy. <coughs> Mamy specjalistów. To była siostra, kochanka. Koleżanka. Oni byli za młodzi koleżanka. na Koleżanka to nie był taki klasyczny trójkąt. To była absolutnie koleżanka, lecz nie przyjaciółka. Dobrze. No właśnie, ona nie była włączona w tę taką. Mnie to zawsze denerwowało w tej bajce, że ona była taką outsiderką, bo mhm. dwóch chłopaków, którzy się świetnie razem bawili, a ona mogła no tam Wpadać. czasami być to jest też. jest ciekawym, teraz się zacząłem zastanawiać, dlaczego ją włączyli. E, czy wiesz, nie chodziło pewnie o gender balance, prawda, bo wtedy to nie takie rzeczy były w głowach e, twórców? Myślę. E, może chodziło o to, żeby jakoś tak trafić też do e, za przeproszeniem jeszcze szerszego targetu, że to nie tylko takie chłopieńce, ale też chłopięco dziewczęce Ale ona rzeczywiście tam słabo zaistniała. No właśnie, bo to było tak, że ona, tak, wy, tak mi się wydawało, że ona tam przyszła po to, żeby dziewczynki też to chętnie oglądały, a potem się okazało, że, na, że To jest nie, nadal nie dla chłopców na i przy jej obecności dokładnie. jeszcze bardziej widać, że to jest dla chłopców, krótko była to, to bardzo jest często w, te, 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 tak zwany tokenizm, że się włącza jakąś kobietę na zasadzie takiego, że musi być, ale, I ale nie ma znaczenia. Ona tylko wtedy właśnie, jak bardzo nie ma znaczenia. No dokładnie, tak. no właśnie. No to, no dobrze, miało być, Panie... to miało być lekkie pytanie i proszę bardzo, dokąd żeśmy no dopłynęli. No zobacz, to jest bardzo wszystko poważne. Teraz, Panie Profesorze, od 1 do 8, bez piątki. Trzy. Trzy. Znowu kategoria psychologia. I znowu kreskówki. Los, którego pieska uważa Pan za smutniejszy? Reksia, bo panowała u niego zawsze jesień, czy Pan Kracego, bo był kukiełką? Szczerze mówiąc, właściwie to ja pan Kracego prawie w ogóle nie pamiętam, przyznam się. W związku z tym będę obstawiał e, Reksia, bo jesień to nie jest ta przyjemna pora roku. To nie jest dobra pora roku. E, a bycie kukiełką to czasami może być nawet fajne, zabawne w sytuacji, kiedy jest się e, otoczonym przez i tak tyle kukiełek, które u nas funkcjonują. <laughs> Także to nie musi być takie złe. Ciekawe, czy pomyśleliśmy wszyscy o tym samym, czy może o, o kimś innym? To może na 3-4 podamy adres. Mm -hmm. <laughs> A adres pomyślełeś. pałacu. Adres pała no właśnie dokładnie tak. To jeszcze jedno pytanie już ostatnie z tych niepoważnych. 18 odpadło nam 3,5, tak? Tak. Tak jest 7. 7. Kategoria zwyczaje: Boże Narodzenie i Wielkanoc, czy satanistyczne Halloween i walentynki. Kiedy pana zdaniem Polacy grzeszą więcej? Ja nie słyszałem, żeby ktoś. Yy... Chlał na Halloween, a na święta powiedzmy sobie katolickie, to wydaje mi się, że to się zdarza. <grym> e, I podobnie jest z obżarstwem. To chyba też nie jest cecha ani Halloween, ani Walentynek. Walentynki są raczej kojarzone z pewną utratą energii, a nie z nabieraniem ciała. W związku z czym e, uważam, że kto wie, czy nie bardziej grzeszą w czasie tych świąt, bardziej świątecznych. <grym> To, może to trzaśnięcie oknem jest takim sygnałem, do tego, żeby przejść do części drugiej, która już będzie e, obiecujemy wyłącznie e, poważna i na serio. Część druga. Ja mam do pana profesora kilka pytań w stylu e, popularnej prasy, ale no zobaczymy, jak to się nam uda wszystko. No dobrze, to, to zaczynamy, panie profesorze. E, co pana najbardziej wkurza w Polsce dzisiaj? Marnowanie szansy. Marnowanie szansy, którą tak ładnie zaczęliśmy zrealizowywać, realizować od Właściwie od początku lat 80. To był także dla mnie taki okres formacyjny, ta pierwsza solidarność, to co wszystko, co się działo potem, stłamszenie tego odruchu. No i 89 rok, który już nie tylko dla obywatela, ale i dla socjologa był fascynujący, kiedy ten system ulegał coraz większej, coraz większej erozji, aż w końcu się właściwie zapadł pod swoim własnym ciężarem, no i pod ciężarem nacisku społecznego. No i potem zaczęła się droga do, do czegoś, czego w zasadzie moje pokolenie w ogóle nie oczekiwało, że nastąpi, czyli droga do demokracji, do dobrobytu opartego na zdrowych podstawach. Oczywiście było pełno błędów po drodze, ale to wszystko szło, to wszystko szło w kierunku no, skompromitowanego słowa, które Niestety skompromitowanego, który się nazywa transformacji, aż doczekaliśmy czasu, który może nazwać czasem kontrtransformacji. I to jest moim zdaniem marnowanie szans. odwracanie to... się od świata, od Europy, od no właśnie, modernizacji. Szansę, szansę na co straciliśmy? Na, y, na, no, na rozsądną modernizację, na y, zakorzenienie się w Europie. Polska nigdy nie była krajem, powiedzmy sobie bardzo zmodernizowanym, raczej cierpiała na przestarzałość w rozmaitych aspektach. Polska nigdy nie była silnie zakorzeniona w Europie. E, mimo tego, że przecież uważamy się za e, nieomalże ostoje i centrum tej Europy, byliśmy na jej peryferiach. Uzyskaliśmy szansę jak gdyby przekraczania tych barier. E, być może, niestety, okazało się, że przez te 30 parę lat graliśmy w trochę za. boksowaliśmy w zbyt wysokiej wadze, jeśli tak można powiedzieć. Ale przynajmniej to była ta szansa, że dobijemy do tej, do tej wagi i będziemy potrafili. Teraz jesteśmy w sytuacji kompletnie odwrotnej. Zaniża nam się wagę, moim zdaniem. Panie profesorze, a co to jest rozsądna modernizacja? Rozsądna Bo... modernizacja to jest taka, w której idzie się do przodu, pamiętając o tym, że czasami się trzeba obejrzeć do tyłu. I rzeczywiście ona nie wpełni, ta modernizacja, ten kierunek ten warunek spełniała, ponieważ bardziej było myślane o tym, żeby iść do przodu, a zapominało się o tym, że istnieje coś takiego jak tradycja, jak jakiś rozsądny patriotyzm i tak dalej. Na tym pojechał PiS do przodu. E, oczywiście wykoślawiając to i wyolbrzymiając jak gdyby, ale jednak on zwr zwracając uwagę na te tożsamościowe aspekty, one były troszkę, troszkę zapomniane i e, jednocześnie nie potrafiono sobie z nimi radzić. No pamiętamy tego, no, niespecjalnie powiedziałbym, udanego Orła z czekolady i właściwie jedyną, i tutaj się to chwali, akurat prezydentowi Komorowskiemu, próbę zorganizowania innego marszu niż Marsz Niepodległości, ten osławiony, gdzie są ultraprawicowcy, jak gdyby dominujący. No więc Komorowski taką próbę podjął, ale ona też średnio powiedziałbym wyszła, więc, więc trochę tego zabrakło. Był za, za silny aspekt modernizacyjny, ale rozsądek polegał też na tym, że wiedzieliśmy, że nie będziemy tego robili sami chociaż głównie właściwie zrobiliśmy to naszymi własnymi siłami od samego początku parliśmy ku, ku Europie i to jest też rozsądne mm -hmm. a proszę sobie wyobrazić że jesteśmy teraz w Mielnie albo w Łebie na plaży no teraz już jest tam mniej osób ludzie się tam opalają leżą sobie y i ja myślę, że jakbyśmy im powiedzieli komuś tam, e, nie wiem czy pan pani wie, ale straciliśmy szansę na e, rozsądną modernizację, to oni powiedzieli, ale o co panu chodzi? To proszę komuś takiemu wytłumaczyć, co stracił. W łebie i w mielenie się nie podejmuje. <gry> e, bo to jest, powiedziałbym, trudne towarzystwo i nie chodzi mi o to, że to jest 500 plus, które zaczęło wyjeżdżać, ale Łeba mhm. ma pewnego rodzaju sławę miejscowości nadmorskiej i nie jest to, powiedziałbym, zawsze taka najlepsza sława. Ale w innych miejscach to może bym się podjął i powiedziałbym, no, straciliśmy szansę na to, żeby być wśród tych, wśród których. Właściwie nigdy nam się nie wydawało, że będziemy mogli być. E, wśród Francuzów, e, Włochów, Niemców, trochę bardziej równi nim niż byliśmy. Przedtem to była bajka o żelaznym wilku. Żaden Polak się nie porównywał z żadnym, prawda, Francuzem, ponieważ to. To, to nie ta skala. Potem zaczęliśmy się porównywać. To bywało także źródłem frustracji, bo widzieliśmy, że ten Niemiec czy też ten Francuz ma więcej, ale jednocześnie to już nie było kompletnie za szybą, tylko zaczynało być jak gdyby w zasięgu. I to nas napędzało. I moim zdaniem ten człowiek powinien wiedzieć, jak y, stanie na tej plaży, y, że w tej chwili to nas może znowu przestanie napędzać. No dobrze, panie profesorze, ale co w takim razie będzie dalej y, w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, kiedy... Ym... No, ja się nie mogę cały czas oprzeć wrażeniu, że na arenie międzynarodowej e, od bardzo dawna nie było tak źle, jeśli chodzi o Polskę, to znaczy konflikt z Unią Europejską. Podpadliśmy Stanom Zjednoczonym e, i to nie tylko ustawą e, antytytyfenowską, ale przede wszystkim kwestią restytucji mienia żydowskiego. E, mamy na wschodzie stan wyjątkowy. Co będzie dalej, panie profesorze? Ja to widzę źle. E, już parę lat temu powiedziałem, chociaż muszę uczciwie powiedzieć, że powiedział to jeszcze wcześniej Marek Migalski, e, że Jarosław Kaczyński wydaje się być jedynym politykiem, który jest w stanie przeorientować polską politykę w stronę Rosji. E, i, i, I ludzie, lud to powiedziałbym, mógłby kupić. E, dlaczego? Otóż dlatego, że tak, na poziomie ideowym, no to już wielokrotnie mówiono, że to jest o bliskości, prawda, między tym modelem, który jest u nas prowadzany, a który jest w Rosji. Na poziomie instytucjonalnym, no też raczej to idzie w tą stronę, ale jest jeden dodatkowy czynnik, który jest z tym związany, który częściowo był w Pani pytaniu zawarty. Sytuacja międzynarodowa jeszcze się zmieniła bardzo, bardzo na niekorzyść. My się boimy, że będą jakieś amerykańskie sankcje za te Lex VNy i tak dalej, że będą jakieś sankcje Unii Europejskiej. Moim zdaniem sto razy groźniejsze jest to, że nic nie będzie. Że Amerykanie na przykład odpuszczą, ponieważ Amerykanie jako gracz globalny grają głównie z Chinami. I ich celem jest zneutralizowanie Rosji w tym sporze. Z całą pewnością chcą mieć Rosję jako. A nie jako aktywnego zwolennika i sojusznika Chin, tylko co najmniej jako neutralną. I nie chcę powiedzieć, że tu jest jakiś deal zawarty, bo to już byłaby pewnie bzdura pod tytułem oddajemy wam Polskę, ale za to wy nie łączy się z Chinami, ale Amerykanie mogą tracić motywację do tego, żeby tak aktywnie uczestniczyć w przybliżaniu Polski do struktur zachodnich, transatlantyckich, nawet mogą sobie myśleć, no dobra, no w porządku, no. to nie jest taka strasznie wysoka cena, ta finlandyzacja polskiej, jeśli tak można powiedzieć, za to, że, prawda, no Rosjanie się jakoś może trochę uspokoją. Powtarzam, nie twierdzę, że taka gra się toczy, Zwłaszcza, ale... że sami dostarczamy im też do, dobrego psychologicznego no, argumentu, dobiec... żeby tak zrobić, no bo jak ktoś tak bardzo w tej Unii Europejskiej nie chce być, być, to po co, tak. co nasi... No więc ja z, tego, z tej perspektywy moja odpowiedź na pani pytanie jest raczej, raczej pesymistyczna. Jedynym źródłem optymizmu to jest znowuż to, co nas pchnęło do przodu. No przecież to nie było tak, że nas te umorzenie długów amerykańskich i innych pchnęło, rządowych prawda, w 80. czy tam 90. roku pchnęło do przodu, chociaż nie niewątpliwie pomogło. Głównie to była siła napędowa tutaj. Ja bierzę w siłę tego. Całego nowego pokolenia, które się mhm. wykształciło przez te 30 lat. Ono w którymś momencie powie dosyć, jak będzie chciało użyć polityki i dojdzie do wniosku, że jednak rzeczywiście trzeba użyć polityki, żeby powiedzieć dosyć, to użyje tej polityki, bo to są ludzie, dla których Europa jest elementem naturalnego środowiska. Oni nie wyobrażają sobie bycia poza strukturami zachodnimi. Jeżeli to ktoś zabierze, bądź będzie chciał zabrać, no to wtedy to będzie bardzo odczuwalne, ponieważ Unia Europejska i prze Europa przestała być abstrakcją przez tych ileś tam lat już, prawda? To stało się właśnie element takiej codzienności. Tak się składa, I że. I na to liczę. Tak, tak się składa, że. że... <laughs> pani, pan, pani. Um... Cały czas się zastanawiam nad tym, no bo ta cała sytuacja międzynarodowa jest bardzo, tak jak pan mówi, trudna i e, młodzi ludzie tak, w nich oczywiście nadzieja. E, pytanie e, takie odwieczne w polskiej polityce to jest pytanie o poczucie wpływu na to, co się dzieje. I ja mam wrażenie, że my przez ostatnie lata jesteśmy bardzo skutecznie odzierani z tego poczucia wpływu, że e, te wszystkie demonstracje, które się przetoczyły przez Polskę, ich e, jedyny taki efekt na chwilę, to był w 2016 roku po czarnym proteście, ale potem mieliśmy już do czynienia tylko z zaostrzaniem kursu przez władze. Dzisiaj protestują medycy wspierani przez Agrounię. Dzisiaj zapowiedziały kolejne grupy zawodowe, że dołączą do tego protestu. Ale, ale rząd się nie ugina. No, Odpowiedział Ministerstwo Zdrowia na protest medyków jest nowy wiceminister. I tutaj ja mam wrażenie, że ten rząd idzie na zwarcie. Idzie na zwarcie z zagranicą, ale idzie też na zwarcie wewnętrzne. Właśnie z tymi wszystkimi, którzy chcieliby mu stawiać opór. Są takie koncepcje, że Jarosław Kaczyński lubi zwarcia, ponieważ wtedy mobilizuje swoich zwolenników i dobrze na tym wychodzi. Oczywiście no ma teraz silne poparcia, odrobił straty, <laughs> jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość. E, ale muszę powiedzieć, że ta zdolność zarządzania konfliktem, wywoływania konfliktu i potem zarządzania nimi, korzystania na tym skutecznym zarządzaniu, moim zdaniem trochę zaczyna być zatracana w Prawie i Sprawiedliwości. I nie jestem do końca przekonany, czy to rzeczywiście tak będzie, że tutaj nie będzie odpuszczeń. No jednak Izba Dyscyplinarna, to kto wie, jak to się skończy. Już słyszymy takie oto przecież zdania, że właściwie nim, to ją, w ogóle, nim ją w ogóle powołaliśmy, to już ją chcieliśmy rozwiązać. Eee, nigdy jej nie chcieliśmy powoływać, więc na pewno ją rozwiążemy. Eee, krótko mówiąc. Yy... Będzie wycofywanie się w moim przekonaniu z pewnych rozwiązań. Lex TVN ma niewielkie szanse powodzenia i chyba poziom entuzjazmu też jakoś y, został utracony do tej kwestii. W związku z czym przypuszczam, y, że taka rysa na jak gdyby sprawczości, na wizerunku partii y, jako partii niezmiernie sprawczej y, już została dokonana i ona będzie się pogłębiała. Także z tego punktu widzenia, to nie jest tak, że te protesty to tylko jak grochem o ścianę. Co prawda, nagroda, jeśli tak można powiedzieć, w kategoriach psychologicznych jest odłożona w czasie bardzo mocno, ale jakaś tam gratyfikacja jednak chyba następuje. A poza tym wydaje mi się, że. E, przynajmniej wśród młodych to widać, następuje pewne uświadomienie sobie, że być może, jeżeli chce się, żeby tego rodzaju protesty przekładały się na coś, no to jednak trzeba użyć instytucji i procedur politycznych. E, to szczególnie widać w aktywizacji politycznej młodego pokolenia, które choć nadal oczywiście nie dominuje wśród tych, którzy chodzą na wybory, no to się jednak wyraźnie zaktywizowało. Mhm. Kasia skoczyła w przyszłość, a ja jeszcze na chwilę wrócę do przeszłości. Gdyby spojrzeć na to, co zadziało się w Polsce po 2015 roku, gdyby zechciał Pan nam opowiedzieć o tym czasie z takich trzech perspektyw. Co Pana w tym, co się zadziało po 2015 roku zaskoczyło? Nie spodziewał się Pan, że tak się stanie, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo. Co się potwierdziło? Czyli zadziały się rzeczy, które są zgodne z tym, co Pan myśli na temat tego, jakim społeczeństwem jesteśmy? I trzecia perspektywa, co z kolei się okazało takim wielkim zaskoczeniem, szokiem, czymś, co było w poprzek tego, co Pan sądził? Takie trzy spojrzenia na to, co widzimy od 2015 roku. Ta zmiana, która następuje po 2015 roku, która jest w moim przekonaniu właściwie już zmianą ustrojową, a nie zmianą taką typowo polityczną ma szokujący charakter dopiero wtedy, kiedy się na nią spojrzy jak gdyby z perspektywy XXI i kiedy się to wszystko zobaczy razem. Bo to był nieustający proces takich drobnych, kumulujących się cząsteczek. Powiedziałbym, to jest zgodne z, tego, z tym, czego akurat ta część socjologii, którą ja się zajmuję, naucza, czyli socjologia instytucjonalna, która mówi, że oczywiście rewolucje wielkie też się zdarzają, ale tak naprawdę głównie zmiana społeczna i zmiana instytucjonalna polega na kumulacji takich drobnych, codziennych, Zmian, które w którymś momencie przekraczają jakiś punkt krytyczny i staje się nowa rzeczywistość. I to był dla mnie szok. Jak zobaczyłem z perspektywy tego roku, to, co się działo przez te poprzednie lata od roku 2015. Ale w żadnym punkcie dochodzenia do tego momentu, jak gdyby, ja nie wiedziałem, że już znajdujemy się na drodze do, do czegoś, co mnie zaszokuje. No niestety to było nie do przewidzenia. A tutaj była konsekwentna e, deliberalizacja instytucji demokracji w Polsce. E, w momencie, kiedy zaczęło to dochodzić do sądów, no to już było widać, że to jest coś bardzo, bardzo poważnego. E, ale muszę powiedzieć, że zaskakująca dla mnie była pewnego rodzaju całościowość tego programu. I nie wiem, czy to tak było od początku pomyślane, czy nie, ale całościowość polegająca na tym, że, no tak, mamy takie i takie państwo, w którego elity są elitami złymi myśli sobie y, obóz rządzący. W związku z tym my zmienimy elity i zmienimy instytucje i te elity są niedobre, ponieważ są lewicowo-liberalne, no ale one przecież nie dlatego są elitami, że są lewicowo-liberalne, tylko tak się akurat składa, że wie, wiele elit jest lewicowo-liberalnych, ale stosując tę przyczynowość, którą stosuje Prawo i Sprawiedliwość, pomyślano sobie, A jak weźmiemy prawicowo-nieliberalne, to to będą lepsze elity. Okazało się, że nie są lepsze. Tym niemniej, ten proces budowy nowego człowieka, nowego Społeczeństwa, w tym nowych elit, jest całościowy, bo to jest od instytucji do człowieka. Od idei do bardzo konkretnych rozwiązań praktycznych, od bardzo wczesnej szkoły poprzez uniwersytety, e, aż e, dużo, dużo, dużo dalej. E, instytucje, właśnie takie jak sądownictwo, media. Więc całościowość tego zamysłu, muszę powiedzieć, jest dla mnie też szokująca, aczkolwiek mm, nie wiem. I nie wiem, czy to się da kiedykolwiek zbadać, czy to takie było całościowe od y, początku, czy taki był zamysł całościowy. Mhm. Ale wiem też jedno, że, i, i to nie powinno być szokiem dla nikogo, że nawet kiedy, jeśli kiedyś prawo i sprawiedliwość, ten obóz odejdzie od władzy, to musimy pamiętać o tym, jak silne, e, jak gdyby więzy, jak silne zasoby pomagające mu utrzymać się przy życiu, nawet po oddaniu władzy, on zebrał. Więc to jest przede wszystkim zasób na poziomie ideowym, takie esprit de corp, poczucie pewnej misji, to ich bardzo mocno jednoczy, ale to są także przecież ogromnego rodzaju zasoby w postaci interesów ulokowanych w systemie gospodarczym, w systemie ekonomicznym, kontrola rozmaitego rodzaju zasobów. To jest także cały obóz organizacji pozarządowych. Myśmy zawsze myśleli o organizacjach pozarządowe, no to wiadomo, prawda, takie centrowo-lewicowo-liberalne, ale tamten obóz postąpił zgodnie z Maksymą e, Jacka Kuronia nie palcie komitetów, mhm. budujcie własne. I zbudował właściwie całe imperium organizacji pozarządowych. To wszystko pozostanie. To wszystko pozostanie i to będzie bardzo silną podstawą, no jakoś jeszcze napędzaną moim zdaniem przynajmniej częścią tego elektoratu, który mhm. zostanie. Tak też. samo jak zostaną dyrektorzy na przykład instytucji powołani na wieloletnie kadencje, yy, oni też, yy, też zostaną. Ale chcieliśmy pana zapytać o to, czy ta opowieść, ta narracja, na bazie której to wszystko jest zbudowane niezależnie od tego, czy to od początku był całościowy plan, czy też seria szczęśliwych y, rzeczy, które się udały partii rządzącej, chociaż ja gdzieś tam mam w głowie, że, te, że to był jakiś na to pomysł od początku. Nie, ja tylko się wtrącę, bo dla mnie wiecie to, że y, ten plan to chyba jednak przyjechał głównie z Węgier, a z kto Węgier, tam na Węgier, z Węgrze, Turcji, na... wiesz, mnie, y, z to Rosji, jest, wiecie... to są wszystko takie elementy, no, wiesz. Dla mnie sytuacja, w której opowiada się te wszystkie imperialne historie o Wielkiej Polsce, a jednocześnie my nawet y, tego rozbioru Polski nie potrafimy Trafimy zrobić po swojemu, tylko pożyczyliśmy przepisy od Imperium Węgierskiego. Jest jakimś rodzajem takich. No, ale Imperium Węgierskie Chichotu. też samo na nie nie wpadło. Wiadomo, że, wiadomo, że to są idące z, da z dalszego wschodu e, przykłady. E, I zresztą tych praw analogicznych do, do rosyjskich jest coraz więcej w Polsce przyjmowanych, łącznie ze strefami wolnymi LGBT słynnymi. Ale panie profesorze, jak pan na to patrzy? Czy ta historia, którą oni nam opowiadają, ona się jeszcze mieści w obrębie... Um, no patriotyzmu to, to nie, ale nacjonalizmu czy to już jest jeszcze dalej, czy to już idzie w stronę faszyzmu, wszystko razem? Znaczy, są, powiedziałbym, takie macki wysuwane idące w stronę faszyzmu, mi się gra do tej pory, prowadząc bardzo niebezpieczny flirt pod tytułem: Zobaczcie, kto stoi za drzwiami chyba już my jesteśmy lepsi, prawda? A to kiedyś może się bardzo źle skończyć, ale żeby to całościowo szło w kierunku faszyzmu, to tego nie powiedziałbym jeszcze, aczkolwiek. Aczkolwiek pamiętać trzeba o tym, że proces polityczny ma charakter no, nie deterministyczny, tylko probabilistyczny. W którymś momencie coś się przestaje kontrolować i zaczyna iść samo. O tym powiedział w zupełnie innej kwestii, przypomniał to bardzo mądrze Donald Tusk ostatnio, kiedy powiedział, Cameron nie chciał wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Po prostu referendum tak wyszło, jak wyszło, czego on się kompletnie nie spodziewał. Nie idźcie tą drogą, bo to, ta zabawa się może skończyć źle, bo w którymś momencie uruchomią się procesy niekontrolowalne. Tak samo tutaj może być. W którymś momencie uruchomią się procesy niekontrolowalne, Kontrolowalne. I to rzeczywiście może pójść w taką stronę bardziej faszyzującą, już otwarcie. Natomiast na razie, no na razie bym to nazywał nacjonalizmem. Eee, na razie bym to nazywał nacjonalizmem, który no, jest jak gdyby zbudowany na, na pewnym rzeczywiście pozostawionym przez poprzednie ekipy deficycie takiego poczucia tożsamości. I, 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 I łatwo było zbudować to, że no, wszyscy na nas dybią, my jesteśmy jakoś wyjątkowi, jesteście w ogóle dobrzy i tak dalej. Paradoksalnie był jeden polityk w Polsce, który przed Jarosławem Kaczyńskim potrafił tak mówić do społeczeństwa. To był Aleksander Kwaśniewski, który mówił: Dobra, ja nie jestem do końca wykształcony, może, prawda, tego dyplomu nie mam. Ale słuchajcie, to się nie liczy. Wy też jesteście dobrze, ale może tacy nie do końca. Ja Was akceptuję takimi, jakimi jesteście. Nobody is perfect, prawda? I ta polityka: Nobody is perfect mniej więcej jest bardzo trafnie właśnie też realizowana przez, przez Kaczyńskiego. To jest takie umizgiwanie się do społeczeństwa, pokazywanie mu, że dosyć już pedagogiki wstydu, przecież są już nawet określenia na to, wy na to nie zasługujecie, jesteście dobrze, jesteście w porządni. I teraz jeżeli porównam tę sytuację z tym, co było przed 2015 rokiem, no to wtedy jednak ci liderzy stali z przodu i jakoś tak starali się dociągnąć to społeczeństwo, być może nawet do tej kategorii wagowej trochę wyższej, a teraz ci liderzy, moim zdaniem, starają się budzić raczej niedobre zasoby i elementy tożsamości w tym społeczeństwie, e, gładząc je, kultywując, niekiedy wręcz nawet hodując e, ksenofobiczno-nacjonalistyczne i takie, jak gdyby. No, wytwarzające przekonanie o pewnego rodzaju nadzwyczajności i pod tytułem, że nie będzie nam tutaj Europa pluła w twarz, prawda? Nie dzieci nam europeizowała. Ale czy to nie był właśnie błąd po stronie tych elit przed 2015 roku, pan mówił o tym podciąganiu? Może podciągać też trzeba umieć, może to było zrobione w sposób zbyt paternalistyczny, zbyt arogancki, czy w ogóle, że tak powiem, oderwane od tego społeczeństwa, jakim jesteśmy. Może to zostało zrobione pan, źle. Tak, znaczy ta, ta, tam był błąd. Na no taki błąd co tu dużo mówić, no to wszyscy, co są właściwie moi bardzo wspaniali ludzie, doskonali, którzy, którzy tworzyli na przykład Unię Wolności, to jest choroba odziedziczona trochę po Unii Wolności. Taka, takie przekonanie o awangardowości. O tym, że my jesteśmy doskonali a społeczeństwo, co tu dużo mówić, trochę nie dorosło, i tak naprawdę to potrzebna jest taka pedagogika, żeby to społeczeństwo nauczyć, żeby ono do tej awangardy dorosło. Pan ma rację mówiąc o tym, że, że trzeba umieć podciągać, ale no być może to robiono właśnie z pewnym brakiem wyczucia. A ten li dobry lider polityczny powinien nie tylko nie patrzeć w słupki poparcia, a mieć swoją wizję, ale też powinien. Jakoś tak, no, to, to banalne to jest to, 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 co powiem, ale to strasznie trudne. Tak, tę wizję przekazywać, żeby ludzie ją uznali za swoją, a nie za wizję, którą on usiłuje narzucić jako jego wizję, do której oni wciąż jeszcze nie dorośli. To jest, mówiąc szczerze, moja obsesja, więc bardzo cieszę się, że pan ten wątek po, porusza. Kasia, ja że jest znudzona, <grym> ale... Nie, Ja cały czas każdy z nas ma swoje, <grym> swoje. Każdy z nas ma swoje obsesje i tak. my bardzo często zadajemy te same pytania, ale co jest fascynujące, słyszymy bardzo różne odpowiedzi. Gdzieś tak. to się składa w jakąś całość. Um, mamy takie pytanie do pana. Gdyby pan miał taką możliwość, żeby któryś z elementów historii Polski po 89 roku zmienić, żeby się ona potoczyła inaczej, to który byłby tym takim kluczowym, najważniejszym. Wy nie potrafię w tej chwili znaleźć takiego jednego elementu. Ja myślę, że ja bym zmieniał raczej kompozycję tych elementów niż jakiś jeden kluczowy, bo E, bo chyba go nie było, a tą kompozycję bym zmieniał właśnie w takim kierunku, żeby iść do przodu, pamiętając jednak także o tożsamości, o, o tym, bajie. co było z tyłu, no właśnie, i o tym, że e, no, że rzeczywiście trochę jest tak, że nobody is perfect, no, a nie, że cały czas trzeba stawiać jakieś trudne wzory. E, to byłaby jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mógłbym coś zmienić, ale to muszę powiedzieć, że zupełnie nie wiem jak, to to, żebyśmy się od początku nie sprawdzali lepiej jako producenci i konsumenci, a gorzej jako obywatele. Jakoś bym tą Polskę chciał uobywatelniać bardziej od 1989 roku. Ale wiem, że to było trudne. No bo co tu dużo mówić. Przy takiej naturze, a nie innej, na przykład programu Balcerowicza, który był odgórnie wprowadzanym, no Leszek Balcerowicz, myślę, że ostatnią rzeczą, której on oczekiwał, to byłoby aktywne społeczeństwo obywatelskie. On oczekiwał raczej takiego pasywnego wejścia w reguły tego programu i to dostał. I, co, i, i ja uważam, że całe szczęście, że to dostał. Ale potem, potem powinno się jednak jakoś zacząć bardziej uruchamiać te aktywności obywatelskie. A to się nie stało. No właśnie, ale może to jest tak z tym naszym problemem z byciem obywatelami, no bo to przecież już jest bardzo dawno temu zdefiniowane, że jesteśmy, prawda, właśnie jak z byciem obywatelami mamy, mamy problem z tworzeniem więzi społecznych, z jakimś takim funkcjonowaniem wspólnym, ale czytałam ostatnio te różne książki, które powstały na, fazie, na, na fali takiego zainteresowania chłopami pańszczyźnianymi, i wychodzi z tego bardzo jasno, że jeżeli mamy jakąś taką wspólnotową, świadomość w Polsce, to ona nie jest narodowa, ona jest klasowa. Ja muszę powiedzieć, że też śledzę zainteresowaniem ten taki nurt socjologii ludowej, który mm -hmm. się w Polsce ostatnio bardzo uaktywnił. E, oczywiście ona w jakiś sposób jest, prawda, no nie chcę powiedzieć stronnicza, ale mm. akcentuje jedną stronę, ale też trzeba powiedzieć sobie uczciwie stronę, która w ogóle nie była akcentowana. To jest jest Daje ten... głos tym, no, którzy nigdy więc go nie, być nie mieli. być może dojdziemy do jakiegoś balansu. E, Pani powiedziała, że to, że to jest bardziej, jak gdyby mam taką pamięć klasową? Tak, bo tam, no, sobie to chamstwo Kacpra Podbłockiego i on zwraca uwagę, że chłopu było naprawdę wszystko jedno, w jakim on jest, w jakim on jest kraju, czy ta Polska jest rozdrapana przez zabory, czy, czy jest jedna, bo liczył się ludzki pan. Tak, to prawda. No to jest ciekawe, jak w kraju, którym szermuje się tak często takim określeniem, jak świadomość narodowa, tożsamość narodowa, no naród, patriotyzm, i tak dalej. Ogromna część tego społeczeństwa w istocie była daleko myślami od, od, od narodu, tak, 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 tak rozumianego. Eee, kto wie, czy taki klasowy Trochę w negatywnym sensie stosunek do, do tego nie jest, jak gdyby nie tworzy nam nie tworzy nam takiego właśnie niskiego poziomu obywatelstwa, że też się trochę patrzy, prawda, na tę politykę jako na coś właściwie. Polityka niby, no niby to jest naród, ale to jest, to jest pan. No. Ważne jest, żeby ten pan był ludzki, żeby dawał żeby pieniądze. Dawał 500, mhm. żeby to, to jest trochę dziedzictwo tego. No, wiele się mówiło w Polsce o takim wolwarycznej yy, świadomości społecznej. Myśmy nigdy nie przeszli treningu kapitalistycznego, właściwie. A trening demokratyczny, no to ja zawsze moim studentom zadawałem pytanie: weźcie sobie XX wiek jako 100% i policzcie, przez jaki procent tego czasu Polska była demokracją. No to jak się odejmie yy, wiadome lata powojenne, wiadome lata okupacji i część lat przedwojennych, no to wychodzi, że to był bardzo niewielki procent. Więc myśmy tego treningu mieszczańsko-demokratycznego. Yy, nie mieli. No właśnie, to jest takie. To się też sporo mówi o zachowaniu pewnych struktur feudalnych. To, nie pamiętam, u kogo czytałam, ale u kogoś, kto opisywał Polskę z zewnątrz, że my mamy to w sobie, że nigdzie na świecie tak się człowiek nie kłania nisko doktorowi, nauczycielowi, w szkole, że my gdzieś mamy właśnie wgrane te takie feudalne struktury. To jest bardzo hierarchiczne społeczeństwo, wbrew pozorom. Tak, to ciekawe. I to ciekawe jest głównie w zetknięciu z tym, jak to może współistnieć z takim totalnym brakiem autorytetów i niewiary w jakiekolwiek autorytety? A czy my w takim razie nie przeżywamy teraz właśnie kontrrewolucji i właśnie odreagowujemy wszystkich tych panów i mówimy panów żadnych nie będzie? czy to? Nie, ale my cały czas mamy dobrych panów. Mamy, tak. Mamy dobrych panów i chcemy mieć dobrych panów moim zdaniem, eee... Eee... To jest dla mnie jedna, jeden z fenomenów polskiego społeczeństwa, którego nie potrafię wyjaśnić: współistnienie, jak gdyby tej takiej, no co tu dużo mówić, feudalnej hierarchiczności, która jest w wielu instytucjach, bywa także w szkolnictwie wyższym. W mimo, szkolnictwie ja wyższym tak jest wiem. bardzo mocno no, obecna. Właśnie tak. Z zanikiem autorytetów. To jest chyba jakaś taka różnica na pewnej sytuacji na poziomie wewnętrznych postaw, tam się nie lubi tego autorytetu i zewnętrznego zachowania tam się bije pokłony temuż autorytetowi, bo chociaż się go nie lubi, no to trzeba, bo inaczej on może dokopać, prawda? No to jest taki typowa postawa chłopa pańszczyźnianego, tak. że z jednej tak strony jest. nienawidzi tego pana, a z drugiej strony jest korny i, i błaga go i za nogi chwyta i prosi, I żeby tym, go nie coś, powiesił. To w tym jest, Wie pani, tylko żeby cały czas w naszej rozmowie jak gdyby kompletnie abstrahujmy od tego, że ta Polska jednak, no no nie jest taka całkiem jednolita, że to jest jeden jest bardziej tym chłopem mentalnie, drugi jest y, trochę mniej. E, i, I ja myślę, że to zróżnicowanie zaczęło być coraz bardziej widoczne właśnie w ciągu ostatnich 30 lat. I zarówno jedna grupa nazwijmy ją, ta taka bardziej konserwatywna, jak i ta bardziej chcąca. Pchać się do przodu, nawet czasami w sposób też trochę taki chłopsko, nie chcę powiedzieć chamski, ale brutalny, ale jednak do przodu, wyjść z tego, e, z tego bycia w tyle, e, one się coraz bardziej coraz bardziej uwidoczniły. Teraz będzie się wydawało, że na chwilę zmieniamy temat, ale okaże się, że nie. Czy pan słyszał takie słowo dziaders? Czy potrafiłby pan podać tak. definicję takiego słowa? Wie pan e, słyszałem, ale powiedziałbym, nie ekscytuję się nadmiernie, ponieważ ja e, nie przykładam nadmiernej wagi do kategorii młodości w polityce, aczkolwiek wiem, że dziadersem można być także w wieku bardzo młodym i taka koncepcja, powiedziałbym, e, kulturowego dziaderstwa, a nie e, wyłącznie ageowego, to by mi bardziej odpowiadała. E, tak, e, dziaderstwo to jest ktoś, kto, kto nie rozumie, a jednak usiłuje narzucić swoje. Um, I w tym sensie no, jest sporo dziadersów w młodym pokoleniu też. Mhm. A czy ci wszyscy aspirujący młodzi politycy, którzy teraz by chcieli przejmować władzę... Znaczy tutaj ta kategoria młodości też jest bardzo umowna, bo mówimy o ludziach koło pięćdziesiątki. E, tacy jak, nie wiem, Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski, Władysław Kosiniak-Kamysz. E, oni są dziadersami? E, nie. Oni nie są... Oni, oni... Ja myślę, że... Oni bardzo nie, chcieli być, po, nie chcieliby być postrzegani jako dziadersi, bo oni się tego bardzo boją. Oni się tego bardzo boją, ponieważ oni chcą być właśnie reprezentantami tego, no, tak zwanego szeroko pojętego młodego pokolenia. Które ba, przy bardzo liberalnej granicy, nawet powiedziałbym bardziej liber liberalne niż w Komsomole, bo tam chyba było 35 lat jednak, yy, to u nas możemy powiedzieć, że to są ludzie z młodszego pokolenia politycznego. Yy, więc to dla nich byłaby bardzo poważna obelga i rysa na wizerunku. Natomiast czy w istocie nie są, no myślę, że oni są jednak dosyć, dosyć, dosyć różni. Muszę powiedzieć, że. U każdego z nich właściwie jest coś, co bym. No, może najmniej u Kosiniaka-Kamysza. E, jest pewnego rodzaju, ale u Hołowni, u Trzaskowskiego, taka przewaga formy nad treścią, jeśli tak można by powiedzieć. E, oni doskonale wiedzą jak, ale nie jestem pewien, czy tak doskonale wiedzą co i dlaczego. E, czy to jest cecha. Dziaderstwa, no chyba nie, bo no chociaż dziaderst też może się sprawnie poruszać w świecie jak, w świecie technologii, jak coś osiągnąć, a mniej zastanawiać się nad tym, po co i, i co ma osiągnąć. Natomiast ym, to bym widział jako ich główną cechę, jako pewien niedostatek. Yy, nie chcę powiedzieć przerost formy nad treścią, ale trochę właśnie dobudowanie tej treści by się przydało. Oczywiście wiem, że jak to powiem, jak ktoś to usłyszy, to od razu posługują się na mnie gromy, na przykład z otoczenia Szymona Hałowni Już raz dostałem strasznie ponosie, że on przecież ma program na każdy temat, a ja mówię, że nie ma programu. Eee, no muszę powiedzieć, że czasami mnie trochę martwi to, że właściwie nie ma pytania, na które Szymon Hołownia nie ma odpowiedzi. Eee, nawet na te, które nie zostały zadane czasami jest takie wrażenie, że ma odpowiedź. Ale eee, już nie będę się wyzłośliwiał, bo rzeczywiście tam jest techniczna praca wykonana. Tam jest bardzo dużo konkretnych programów, ale no tak, właśnie chciałbym jakiegoś takiego twardszego. Yy, testu wiarygodności tego wszystkiego, mm. krótko mówiąc. Ale na dzisiaj e, Kasia wymieniła trzech facetów pod pięćdziesiątkę, ale na młodych. dzisiaj młodych, tak, <grym> rokujących wciąż. Właśnie, bo to jest tak, zobaczcie, że ani dziaders nie zależy od wieku, ani młodość już też w Polsce nie zależy od wieku. To jest bardzo ciekawa taka obserwacja na marginesie. No bo na dzisiaj musimy sobie powiedzieć, że jeżeli ktoś władza Polską, ma na nią realny wpływ, no to jest dwóch facetów po sześćdziesiątce, Donald Tuski, no Jarosław jest po po jeden z po siedemdziesiątce. Prosta. Tak. Ja, 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 jak to wyjaśnić, że ci młodzi, z zastrzeżeniem cudzysłów, o którym mówiła Kasia, ci młodzi nie są w stanie przejąć tego rządu dusz, tylko cały czas jesteśmy w rozgrywce tych dwóch facetów? To nie jest rozgrywka dwóch starych. Wie pan, dla części młodych Tusk jest tak stary, że, że jest kompletnie nowy. Yy, oni w ogóle nie pamiętają czasu jego pobytu w polityce, bo to była taka prehistoria, że dla nich to jest, o, pojawił się nowy człowiek, jakiś nowy facet, prawda, który staje i tutaj yy, rzuca wyzwanie Kaczyńskiemu. Kaczyński to jest establishment i starość, który przychodził, kiedy przychodził do władzy, był czymś nowym, ale to wszystko się zużywa. to też się zużył, prawda? Tylko, że ci młodzi tego nie pamiętają. Ja więc, ja nie jestem, muszę powiedzieć, jakoś tak szalenie zmartwiony tym, że, że to pokolenie do głosu nie, dużo, dużo młodsze do głosu nie dochodzi. Chociaż, no, chociażby te nazwiska, które państwo wymieniliście i kosienia kamysz i Trzaskowski i, i Hołownia, no to jednak są dosyć wybitni, jak na polskie standardy, przedstawiciele tego powiedzmy sobie, no nie młodego, ale młodszego pokolenia, i oni jakąś istotną rolę jeszcze, w moim przekonaniu, yy, odegrają. E tak, właśnie. Myślę teraz o Kosiniaku Kamyszu. U niego jest trochę, trochę odwrotnie. U niego to jak gdyby trochę brakuje, nawet chyba bardziej, formy niż treści. Myślę, bo on ma różne ciekawe rzeczy i pomysły do powiedzenia, tylko to jakoś się nie przebija. Ale co to za związek miłosny, w którym właśnie e, tych 30 parę milionów Polaków wciąż bardziej patrzy w stronę tych dwóch starszych niż tych trzech młodszych? Dlaczego? Wie pan dlatego? Ponieważ oni mają dosyć potężne zasoby. Kaczyński ma zasób pod tytułem władza i e, wciąż jeszcze utrzymujące się przekonanie o sprawczości. Powiedziałem, że dam 500 i dałem. E, to już się osłabia, ulega erozji, ale jednak jeszcze w sporej części działa. E, ostatnie sondaże pokazujące wręcz nawet ocieranie się o 40% poparcia dla PiSu na to, na to by wskazywały. Tusk z kolei ma dla swoich zwolenników też potężny zasób, no, jedyny polityk klasy europejskiej, albo nawet powiedziałbym jeszcze więcej niż europejski, ze swoim doświadczeniem, ze swoją wiedzą, ze wszystkim. No jednak jak on mówi, to to jest trochę inny, inny język. Yy, notabene on się zmienił u Tuska. Tusk miał język, yy, nie chcę powiedzieć, że unilno. Unijno-wolnościowy na początku, ale miał taki język, w którym były strasznie długie zdania, i nie wiadomo w końcu, gdzie tam było orzeczenie, gdzie był podmiot, i i w ogóle i o co chodziło, on zaczął mówić krótkimi zdaniami. To jest moim zdaniem. Żeby zmieściły się na tym żółtym pasku? Nie tylko. To jest tak, że jest w dużym stopniu chyba trening mówienia po angielsku. Angielski nienawidzi takich bardzo długich zdań. Eee, I on się po prostu komunikacyjnie nieprawdopodobnie ulepszył, jeśli tak można powiedzieć. Eee, I to jest jego zasób. To jest także jego zasób. Umiejętność komunikacji, która notabene też nie była jak, jakąś, powiedziałbym, słabą stroną Jarosława Kaczyńskiego. Eee, Kaczyński też się potrafi, no, szczególnie ze swoimi zwolennikami, komunikować i, i, i utrzymywać kontakt, choć no, choć to, no, to jest właściwie bardzo ciekawe, ponieważ no, on nie jest politykiem, który co chwila spotyka się z Kowalskim albo z Nowakiem, prawda, i utrzymuje kontakt z ludem, a mimo tego. Część tego ludu go uważa za osobę, która taki kontakt utrzymuje. No mhm. właśnie, ale no to też jest ciekawe, bo mm, ja nie przypominam sobie z ostatnich lat na pewno jakichś takich właśnie spotkań Jarosława Kaczyńskiego z elektoratem, które by nie było obudowane jakąś, jakimś murem z ochroniarzy, i w na których nie racja. wszystko byłoby nie było, wyreżyserowane, tak. tego w ogóle nie robi. Chyba, chyba nigdy nie było. Chyba ja tak. Ja, no pamiętamy czemasz... go na przykład w, na spotkaniu typu już nie mówię, prawda, gdzie ten hodowca papryki się pyta, jak żyć, ale w, w tym stylu nie, nie w ogóle. Nie, o... A mimo tego potrafił wytworzyć wizerunek człowieka, który jest blisko. Ludzi. Ale może dlatego mu się to udało, że był zawsze w dobrych y, stosunkach i prowadził współpracę intensywną z Kościołem Katolickim. I to jest kolejny Osobem, temat. Tak. A ja e... drugą straszną tezę pozwolę sobie to powiedzieć. A czy sposobem na budowanie tego wrażenia bliskości, teraz wybaczcie mi, jeżeli to będzie niesmaczne, ale y, ten łupież na ramionach, te naciągnięte ubrania i brudne buty y, po, wydaje się, że mówię strasznie głupoty, ale generalnie, wiecie, budowanie y, wizerunku y, zwykłego, pobijanego przez los, takiego przeciętnego człowieka, któremu też jest bardzo, bardzo ciężko. Czy to, no, nie jest to jest w potwornej na budowanie? żałobie przede wszystkim. Tak, jakby ja cierpię, wy cierpicie i to nas łączy. Mi jest kiepsko, wam jest kiepsko, chodźmy razem. Czy to nie jest sposób na budowanie? Tak, tak. tak. No, jestem, Jest bliżej szarego człowieka. No właśnie. A Widać, że się nie nakradł, mówiąc już tak zupełnie brutalnie. Czy czym on prawda? jest bliżej, moim zdaniem, wyłącznie w obrazku, bo mentalnie uważam, że to jest człowiek, który no to może pogardza zwykłymi ludźmi. Pamiętacie tę słynną rozmowę z Tuskiem Kaczyńskiego, tę debatę, po której już nigdy Kaczyński nie chciał debatować, e, w której on mówił, że nie, nie haratał w gałę i nie chodził, nie wychowywał się na podwórkach. Tak, Czyli no tutaj w topa wizerunkowa bardzo ewidentna, jeżeli się chce być blisko, a, a się właśnie deklaruje, że absolutnie się nie jest. Ja mam ostatnie pytanie w tej części, jak mówimy o tych dwóch y, bohaterach naszej wyobraźni, Kaczyński i Tusk też trochę upraszczając, Kaczyński obiecywał to, o czym mówiliśmy, czyli przywrócenie godności, szacunek dla, dla ludzi w Polsce. Tusk wcześniej obiecywał z kolei modernizację, to o czym Pan Profesor mówił, przynależność do świata Zachodu. To były dwie gigantyczne opowieści, dwie gigantyczne też obietnice, które ludziom złożono. Pytanie, czy się obie już wyczerpały, czy ta druga Kaczyńskiego się właśnie na naszych oczach wyczerpuje, jest, to, jest, to jest też pytanie. Ale czy Pan widzi jakąś inną wielką opowieść, którą można by porwać Polaków? Wie pan w kraju, który miał tak jednak, co tu dużo mówić, rzeczywiście dramatyczną i porwaną historię, opowieść o e, modernizacji i zbliżaniu się do Europy, e, to naprawdę na długo starczy. Mhm. I moim zdaniem nie ma potrzeby szukania nowej. E, I co więcej, powiem, że wtedy, kiedy... Kiedy zaczynaliśmy tę drogę naszą ku, ku Europie i w ogóle ku jakiejś tam nowoczesności, nikt nie myślał o tym, że budujemy opowieść. Teraz dopiero wszystko stało się opowieścią. Nie myślmy za dużo o opowieściach, tylko no, róbmy swoje jakoś, tak, jeśli, jeśli, jeśli można. A potem się okaże, jaka z tego opowieść wyszła, bo przecież. Czy Wałęsa planował jakąś opowieść, kiedy wskakiwał na, na ten, przeskakiwał przez ten płot? Mhm. Nie, Wałęsa chciał polepszenia doli robotników i szczęśliwie rozumiał, że musi to zrobić razem z przedstawicielami, przedstawicielami intelektualistów, e, którzy pomogli. E, ale nikt o żadnej opowieści nie myślę. Ale panie profesorze, bo to jest super ciekawe. Cieszę się, że pan tak powiedział, bo ja mm, myślę też o tej trzeciej drodze i żadnej nie wymyśliłem, może ma pan rację, że wystarczy ta druga. Ale co się kryje za tym, co Pan mówi? Bo to jest taki przytyczek, poczułem, e, że nie chodzi o PR i o narrację okej, okay. ale to w takim razie o co? Chodzi o, w takim razie o przywódcę, który jest w stanie wierzy w coś i jest w stanie ze sobą porwać ludzi? Co, skoro nie narrację I PR, -y, to co? Ja, ja, rzeczywiście, ob, ob, moim zdaniem o przywództwo, o umiejętność znalezienia pewnej równowagi pomiędzy pewnymi dobrymi cechami przywódcy, czy też w ogóle przywództwa, a poszanowaniem e, instytucji. E, my myślimy o polityce niezmiernie personalistycznie. To na przykład cały PiS jest z tym skażony: wstawimy swojego człowieka i będzie dobrze, wstawimy swoje elity i będzie dobrze. E, i pogarda do instytucji jednocześnie. Instytucje są po to, żeby je, prawda, zmieniać, manipulować nimi, żeby służyły naszym celom. I tego w Polsce nie ma. Nie ma w Polsce zarówno jakiegoś takiego rozsądnego typu przywództwa politycznego, gdzie przywódca powie, słuchajcie, idziemy w tą stronę, niezależnie od tego, że to będzie być może kosztowne, ale jednak to jest konieczne, ale za to obiecuję, że jeżeli będziemy szli, to wtedy to, i to, i to, i to, i jest rozliczane, a jednocześnie idziemy w taki sposób, żeby szanować instytucje demokracji. Nie ma równowagi pomiędzy, jak gdyby, wiarą w taką siłę personalną w polityce i siłę instytucjonalną. Jest zamiast tego taka, jak gdyby, cały czas kombinacyjna gra e, politykami personalnymi przy braku poszanowania instytucji. Myślę, że tego, że tego najbardziej brakuje. Ale może mhm. właśnie to jest tak, że potrzebujemy, ja coraz częściej o tym myślę, że potrzebujemy odejścia w ogóle od tej nieszczęsnej figury autorytetu. Bo to gdzieś tam jest ducha romantyczna e, i właśnie ktoś, kto nas porwie, ktoś, kto nam opowie, ktoś, kto nam przedstawi jakąś wizję, ideę, my będziemy mogli za tym podążyć. A może właśnie jest ta druga droga, trudniejsza, ta droga, o której pan mówi, droga budowania stabilnych instytucji, e, w których nie Ważne, kto będzie pracował z jakiej opcji politycznej, one będą działały dobrze i będą miały pewne nienaruszalne standardy. Może powinniśmy myśleć bardziej o takiej strukturze społecz społecznej, która by nie była, w której by nie było takiej dużej stratyfikacji, tylko ona byłaby bardziej horyzontalna. Tak żeby, żeby właśnie iść, bo, bo mnie to już zaczyna denerwować, że my cały czas liczymy na to, że się pojawi jakiś e, bohater na białym koniu, czarnym smoku, cokolwiek i, i zmieni nasz los. Może to jest w naszych rękach nasz los, a nie w rękach jakiegoś bohatera. Całkowicie się z panią zgadzam, tylko tak sobie myślę, że jak wyjść do społeczeństwa, czy też do narodu z takim przesłaniem, Bo, powiedzą, to jakieś nudziarstwo w ogóle jest. Tutaj nie musi być ten, może nie na białym koniu, ale jednak ktoś, kto uosabia e, tę zmianę, e, jest czymś, co bardzo mocno przemawia do wyobraźni społecznej. Instytucje niestety się słabo sprzedają. E, więc ja bym e, robił tą zmianę instytucjonalną i budował szacunek dla instytucji, ale jednocześnie, co tu dużo mówić, no może promowałbym takie autorytety, które jak gdyby swoim działaniem pokazują właśnie, że szanują te instytucje. E, no, myślę, że Polska okazała się zagłębiem tego typu potencjalnych autorytetów. Ja muszę powiedzieć, że chylę czoła przed um, całą grupą pracowników wymiaru sprawiedliwości. Sędziów, adwokatów, ale także niektórych prokuratorów, którzy wykazali się nieprawdopodobną odwagą i robili i robią to, co robią, jednocześnie stając się właśnie wzorem autorytetu, który stoi na straży pewnych reguł instytucjonalnych. Prawnicy, przynajmniej ci najbardziej odważni, to są ci, którzy moim zdaniem doskonale tę rolę w Polsce spełniają. Czy to jest takie pytanie, które mi od razu przychodzi jak ad hoc do głowy? To jest pytanie o to, czy na uczelniach wyższych niedługo też będziemy potrzebowali takiej odwagi, żeby obronić ich instytucjonalną strukturę? Ech, wie pani, nie wiem. Ja myślę, że. Ech. No już pewne jak gdyby zalążki tego są. E, chociaż wydaje mi się, że, że to tak trochę zaczyna wyglądać, jak gdyby rządzący doszli do wniosku, no to może my już poczekamy, aż ta kadra wymrze, bo zmieniać ich w tej chwili to byłoby za, za bardzo kłopotliwe. My się skupmy na młodszych. Ja na, jeszcze pożyła z 40 uczniach. lat, jeszcze nie, nie wymieram. Już... Ja <laughs> No tak, no tak, no tak. Pani rzeczywiście stwarza Jest tutaj cała ta problem, moja to generacja, tak. nie? Właśnie my, 40-30-latkowie. No, tak. no, no tak, rzeczywiście, wy jesteście jeszcze, powiedziałbym, przerażająco młodzi. Także to jest pewnego rodzaju problem i to by musiało być bardzo, bardzo szeroki zamach historyczny. Musiał być wzięty, żeby pozwolić wam dociągnąć do emerytury. Eee, więc takie niebezpieczeństwo rzeczywiście istnieje. Aczkolwiek wyobrażam sobie, że że tam jakoś jest to priorytetyzowane i że w tej chwili yy, uczelnie chyba... Yy no nie są na takim pierwszym zupełnie miejscu, ale co się stanie za dwa miesiące tego nie wiemy. Być może, być może się okaże, że rzeczywiście główne uderzenie idzie w system szkolnictwa wyższego w tej chwili. Pan jest dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej tak. Akademii Nauk, A Polska Akademia Nauk jest solą wokół rządzących. Jest. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, to wy jesteście jest problemem. Jest solą wokół, ponieważ my jesteśmy jednolici, mamy spory na temat przyszłości Polskiej Akademii Nauk, ale potrafimy o nich debatować w sposób, powiedziałbym, absolutnie Absolutnie akceptowalny. E, mamy silną świadomość de Corp i i muszę powiedzieć, że nikt nie zrobił tak wiele dla jakiegoś zintegrowania Akademii i uczynienia jej głosu ważnym głosem, jak właśnie wydarzenia ostatnich lat. Akademia jest coraz bardziej obecna w debacie publicznej. Mój Instytut, myślę, że też mogę powiedzieć, że jest w tej debacie obecny i e, no nie chcę tutaj wystawiać laurek, ale, ale no to ma jakiś związek z typem wyłaniania kierownictwa, które jest jednak wyłaniane w sposób demokratyczny, samorząd nie z zewnątrz. Tak, to może trochę być piekące. A wyobrażę pan sobie sytuację, w której debatuje pan z ministrem Czarnkiem i próbujecie uzgodnić jakieś wspólne stanowisko? Czy to jest taka sytuacja, w której wiadomo, że jedyne, co spotkać może obie strony, to jest wojna? Nie, jestem to sobie w stanie wyobrazić. Wy pan, akurat pan użył słowa debatować. My organizujemy od lat debaty w naszym instytucie. Był Piotr Gliński, był chyba ze dwa razy... Już jako minister? Tak, już mhm. jako minister To był, bardzo ciekawe. On się poszło? wywodzi przecież z Instytutu no on, jest, on się wywodzi z naszego Instytutu, jak najbardziej. Tu była e, rozmowa? Był jednym z palenistów paru. Mhm. E, to już było, wie pan, jakiś czas temu i szczerze mówiąc, jakoś nie wbiło mi się to specjalnie do głowy, mhm. e, więc tam za, skandalu na pewno żadnego nie było. E, był Andrzej Zbertowicz, który no, m, m, co tu dużo mówić, nim bardzo, bardzo się ideologizował, Był jednym z niewielu analityków tamtej strony, którzy jednak starali się uruchomić właśnie jakieś myślenie analityczne, zbudować jakiś model. No, ten model się często staje, powiedziałbym, bardzo odjazdowy w tej chwili moim zdaniem. Jak Mabena. No właśnie, Mabena <laughs> na przykład. <śmiech> <śmiech> Ale jakieś tego typu myślenie było. Także e, jestem sobie w stanie wyobrazić e, taką debatę z panem ministrem Czarnkiem. E, notabene myśmy robili debatę na temat e, zagrożeń dla wolności nauki. On był zaproszony, e, czy nie pamiętam, czy, on, czy pan minister, czy też jego zastępca, e, ale w końcu finalnie nikt nie przyszedł z Ministerstwa mm -hmm. Nauki. Panie proszę, jak pan patrzy na, na takich wymienionych przez pana e, yy. e, ludzi, jak e, pan Zybertowicz, minister Gliński, ludzie, którzy, jak rozumiem, byli w, w waszym środowisku Byli częścią tego środowiska. Dzisiaj są od niego bardzo, bardzo odlegli. Ja wiem, że się nie powinny w takie zabawy psychologizujące bawić, ale jak pan sobie wyjaśnia tą drogę? Od kogoś, kto był jednym z was, do kogoś, kto jest, no, mówiąc delikatnie, przeciwnikiem. Jak to się dzieje? To jest chyba jakiś rodzaj frustracji, że yy, i pewnego rodzaju niezaspokojonych oczekiwań, że moje poglądy nie były wystarczająco brane pod uwagę. Yy, yy, z całą pewnością, jeżeli na przykład myślimy o, o, o Piotrze Glińskim, on nie jest oportunistą, on tego nie robi dla kariery, on w to wierzy. I to jest yy, no, ta wizja Polski, yy, która w moim przekonaniu w wielu elementach jest sprzeczna z najgłębiej pojmowanym interesem akurat narodowym Polski, yy, jest wizją, w którą on jakoś wierzy. Raz. Poczuł się dotknięty realizacją tej wizji przez władzę. Nie wiem, czy to pamiętacie, jak zaczęto dowalać organizacjom pozarządowym. Mm -hmm. eee, I wtedy jakoś pamięć o tym, że sam się zajmował właśnie NGO, sami to, że żona pracuje w tego typu organizacji, to, że był badaczem właśnie trzeciego sektora przez lata. Jakoś wtedy w nim odżyła i tak obudził się socjolog znowu na chwilę. No właśnie. Ja muszę powiedzieć, że ja zawsze to powtarzałem, że, że jak będzie chciał wrócić kiedyś do Instytutu, w co absolutnie nie wierzę, to bardzo liczę na to, że przyjdzie i powie koleżankom i kolegom, odpowie na jedno zasadnicze pytanie, dlaczego właśnie na takie pytanie, jakie pan tutaj stawia. Ale może to jest tak, że tacy profesorowie jak profesor Gliński, profesor Zybertowicz czy doktor habilitowany Czarnek <laughs> mieli. Poczucie misji. Może to jest na takiej zasadzie, że mówi się dużo o powinnościach takiego publicznego intelektualisty, i może oni postanowili wyjść z tej wieży z kości słoniowej, dotknąć stopą ziemi i po prostu poznać no, prawdziwe z całą życie. pewnością, tak, no oni uważali, na przykład to w paru wypowiedziach miejskiego było widoczne, że. Że on dopiero buduje pluralizm. Że przedtem właściwie to był taki, no, ten tak zwany lewicowo centrowy czy liberalny mainstream, tak dominował, że nie było pluralizmu, i ma głęboką, głębokie poczucie misji, że przywraca pluralizm. Czyli to jest to samo, co telewizja hmm. Polska, która robiąc ordynarną hmm. propagandę, mówi, że równoważy tak, teraz. Że dokładnie, to jest, dwugłos. Tak, to jest to samo. Aha. To jest to samo, to jest ten rodzaj uzasadnienia. Hmm. A powiedział pan. Tylko, tylko że wie pan, ja nie wiem, czy kurski w to wierzy. No w jego przypadku. to wiesz. Właśnie. Mhm. chyba tak. Mhm. A pan nie ma poczucia misji? Nie chciałby pan robić polityki? Nie, nie chciałbym robić polityki. Wolę ją analizować. E, wie pani, trochę bezczelnie mogę odpowiedzieć, jakbym chciał, to bym już dawno robił. Ale, e, I trochę tak jest, bo co tu dużo mówić. Ten e, Koszty wejścia na rynek polityki na początku lat 90. były bardzo niskie. Było łatwo. Ale jakoś zająłem się bardziej jednak nauką. Znaczy, to nie jest powrót do, do tego, co mówiliśmy wcześniej. Zresztą pan profesor sam to powiedział, że gdyby coś móc zmieniać, to by zmieniał pan poziom zaangażowania obywatelskiego. To teraz mam nadzieję, że to nie zabrzmi nie, niegrzecznie. Ale kto jak nie pan i ludzie tacy jak pan ma to, ten kraj zmieniać i czynić go bardziej obywatelskim? Wie pan, e, ja znaczy nie jestem może jakimś szalonym pozytywistą, jeśli tak można powiedzieć, ale uważam, że trochę to właśnie w na, na naszym instytucie się dzieje. Poprzez wyniki badań, poprzez dochodzenie z tym wynikami, i do opinii publicznej. Poprzez debaty na naprawdę takie no, bardzo ważne społecznie, społecznie cele my jakoś uczestniczymy. Poprzez to, że to jest tak, no, nawet w tego typu mediach jak Facebook, zawsze transmitowane i dostępne, że mamy po kilkuset uczestników tego typu, znaczy może nie kilkuset, ale po ponad stu zwykle. Szczególnie w sytuacji pandemicznej. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z tych pozytywów tej negatywnej sytuacji. Uczestniczy w naszych spotkaniach więcej ludzi, niż mogło się zmieścić, mówiąc fizycznie, w sali. No to jest ten jakiś tam zysk w porównaniu do tych ogromnych, ogromnych, dominujących kosztów, tych tak zwanych online'ów. E więc my to jakoś, 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 robimy. Ja wiem, że powinniśmy wychodzić jeszcze bardziej z tymi wynikami do, e, do społeczeństwa. No, ta bene, to zabrzmie może śmiesznie, ale w tej chwili jest przygotowana kolejna ewaluacja e, instytucji, wśród których tak zwane kryterium trzecie jest ustalone przez ministerstwo i to jest kryterium właśnie wpływu badań naukowych na życie społeczne i wszystkie instytuty teraz się bardzo mocno głowią, jak Pokazać spełnianie tego kryterium, więc na jakimś poziomie działalności ministerstwa jeszcze jakaś tam nić profesjonalna, jak gdyby została, jak widać. I oni też o tym myślą, żeby to pokazywać. Więc to, to jest jakieś zadanie, ale niespecjalnie widzą siebie w roli człowieka, który powie: Dobra, w porządku, tutaj jest IFIS, to ja go tak zostawiam na chwilę, i teraz się angażuję wyłącznie w inne rzeczy. No, częściowo się angażuję poprzez swoją działalność Fundacji Batorego. Eee, już Bardziej bym chyba nie mógł, a całkowicie e, nauki, właściwie administrowania nauką, co do dużo mówić, nie, nie zostawiłbym, bo niestety samą naukę w dużym stopniu poprzez to, że to administrowanie mnie teraz e, no jednak bardzo mocno absorbuje e, samą naukę, trochę za bardzo zostawiłem. Ale to, to na pewno nie jest droga bez, bez powrotu, bo administrowanie się kończy, a to nauki pan profesor. E... Tak. Z pewnością wróci. Tak, ja mam, mam pytanie tak takie, gdyby, gdyby do pana przyszedł y, młody człowiek, dajmy na to y, ktoś by przyszedł i powiedziałby, y, że y, no, osoba, nie wiem, 25-letnia, y, że jest przerażona tym, co się w Polsce dzieje, że nie może tu sobie znaleźć miejsca, że nie wie, co ze sobą zrobić. Y, i bardzo poważnie się zastanawia nad wyjechaniem z Polski na zawsze, to co, co by pan takiej osobie powiedział? Czy namawiałby pan, yy, żeby została w Polsce, czy, yy, czy powiedziałby pan, jedź, Znam, mam znajomych w Berlinie, będziesz mieć gdzie mieszkać? Powiedziałbym, jedź i zostań. Zostań tutaj, czyli jedź i wracaj, jeździ i wracaj. To na szczęście nie jest już decyzja raz na całe życie. Wyjeżdżam, emigruję. Potem się może bardzo różnie okazać. Ja byłbym za tym, żeby jechać. Po to, żeby zebrać doświadczenia, żeby zobaczyć, jak to wygląda gdzie indziej, ale jednocześnie, żeby nie zrywać więzi z tym, co jest tutaj, e, żeby wracać. E, kiedy ja wielokrotnie wyjeżdżałem za granicę nawet na dłuższe pobyty, to najprzyjemniejsze były te dwa dni ten kiedy się wyjeżdża i kiedy się wraca co to dużo mówić. E, ja bardzo lubię na przykład Stany Zjednoczone, w których spędziłem raz półtora roku, a potem bardzo często bywałem. E, no nie powiem, żebym tam po prostu się wspaniale czuł, gdybym tam mieszkał. No jednak ja jestem jakoś uformowany przez tę kulturę i przez to społeczeństwo, chociaż tam mam najbliższą rodzinę w istocie. Ale yy, jeżeli gdzieś, to tylko tam bym myślał. Natomiast o, o, o byciu poza Polską chyba, te, chyba tylko tam. Natomiast... Yy, Temu młodemu mi powiedział, jeździ i wracaj, nie przecinaj więzów, utrzymuj jakieś więzy i nigdy nie podejmuj, nigdy niech ci się nie wydaje, że podejmujesz decyzję raz na całe życie. Ja rozmawiałem niedawno z 17 siedemnastolatką, rozmawialiśmy o tym, że przecież wszyscy wyjechać nie możemy, ale ona mi w którymś momencie zada pytanie, które polemizuje z tym, co pan profesor mówi, bo ona mi zadała pytanie, a dlaczego miałabym wrócić? Dlaczego miałbym tutaj być? A wie pan to Pan, ani pan, ani ja, ani, ani pani nie, nie znajdziemy jej odpowiedzi na to pytanie. Jak ona nie widzi powodu, że ma wracać, trudno, niech nie wraca. Chodzi o to, żeby zastanowiła się, czy przypadkiem nie jest warto pomyśleć właśnie samemu, e, dlaczego miałabym wrócić. Ano dlatego, że jestem jednak uformowana przez tą kulturę, ano dlatego, że być może moje doświadczenia jakoś pomogą, te zagraniczne pomogą. E, no, co tu dużo mówić, już tak górnolotnie temu krajowi, a wreszcie także być może i dlatego, że to, czego się tam nauczę, będę tutaj mogła lepiej sprzedać na rynku pracy. Być może lepiej tutaj niż w tej Francji czy w Niemczech, w którym bym zostawała, bo jednak taki powracający z zagranicy, no to on ma w Polsce wyższą potencjalną, powiedziałbym, markę, niż wyjeżdżający z Polski i przyjeżdżający do Niemiec w Niemczech mhm. powracającemu za granicę sprzedam. Wy jesteście za młodzi, żeby, żeby to pamiętać, ale takie bywały ogłoszenia w ogłoszeniach drobnych. To był e, szyfr oznaczający, że, że sprzedam tylko za dolary. Czego nie wolno było napisać oczywiście, bo złotówka była mu, tym walutą. A jak to się stało, że pan poprosił nas ostatnio, jak się w radiu spotkaliśmy, żebyśmy włączyli Rage Against The Machine? Bo lubię Rage Against Man. to chyba oni byli na torwarze. Ja nawet byłem na ich koncercie na torwarze kiedyś By. z moim synem, tak, tak, tak. To notabene, muszę powiedzieć, jeden z niewielu takich koncertów rockowych, na których byłem, ale to nie jest tak, że ja wyłącznie taką bardzo buntowniczą muzykę lubię. Ja lubię też rzeczy typu Blair, Oasis, Palp. No jakoś słabo tutaj przychodzi wymienianie polskich wykonawców, muszę powiedzieć, bo... Czyli taki Britpop? Tak, ja bardzo lubię Britpop. Bardzo lubię Britpop. No jednak, wie pani, ja jestem nasiąknięty trochę Beatlesami, no w pewnym stopniu też są sami Oasis... Blair do pewnego stopnia stanowili na jakimś poziomie, moim zdaniem, kontynuację tego, mm -hmm. tego, tego nurtu. E, ale no, lubię też taką właśnie muzykę typu indie taką trochę bardziej niezależną. No i tak jak już to chyba pani wspominałem, niezmiernie cenię rzadko puszczaną, ale puszczaną muzykę w Radiu To kefem na przykład, która tam ktoś bardzo dobrze o tym myśli. Czyli muzyka niezależna, a to jest takie pytanie, które gdzieś tam mi chodziło po głowie, bo pamiętam tę naszą rozmowę i pamiętam, ja pana zapytałam, czy Stonesi, czy Beatlesi, a pan powiedział Rage e, i pomyśleliśmy wtedy, że pan profesor jest buntownikiem. Nie, nie jestem. Jeszcze mógłbym powiedzieć Red Hot czyli Peppers, no, no to trochę może takie już mniej buntownicze. Nie jestem buntownikiem, ale wie pani, pamiętam to, co... I czego nas uczono na studiach. Co powiedział Stanisław Wasowski, że uczonym musi mieć w sobie wbudowane jakieś gen nieposłuszeństwa i że nie może być posłuszny, że, że to jest elementem jego roli zawodowej i trzeba być krytycznym i trzeba przyznać, że tego nas na socjologii, na Uniwersytecie Warszawskim uczono. Mhm. To może jeszcze ostatnie dwa pytania. Tam mieliśmy ten wątek Kościoła. Może jednak wróćmy do niego na... Na, na sekundę. Pierwsze takie pytanie, no, które sobie zadaje cała Polska. Czy Pan uważa, że Kościół katolicki jest w stanie sam się jako instytucja oczyścić z tych wszystkich nie tylko zarzutów, ale po prostu też zjawisk, którego dzisiaj zżerają, czy też jest to niemożliwe? A może jest się w stanie tylko sam zaorać? Bardzo w to wątpię, żeby był w stanie się oczyścić. Ja myślę, że podlega daleko idącej erozji, że to jest proces nie do zatrzymania. Sekularyzacja tego społeczeństwa zdecydowanie postępuje. Sądzę, że w którymś momencie stanie się instytucją, no nie chcę powiedzieć, że mniejszościową, ale nie tak dominującą w społeczeństwie i im bardziej będzie słabła jego pozycja w społeczeństwie, tym bardziej kurczowo się będzie trzymał polityki w moim przekonaniu i ten. Sojusz Kościoła i pewnej części polityki będzie, będzie trwał. Nie bardzo wierzę w możliwość samooczyszczenia, ponieważ tam nie ma, cały, tutaj, wiele mówiliśmy o instytucjach. Nie znam dokładnie organizacji instytucjonalnej kościoła, ale jestem sobie w stanie doskonale wyobrazić, że czego jak czego, ale takiej wielkiej transparentności i mechanizmów takich check-and-balances to tam specjalnie nie są, powiedzmy sobie, rozbudowane. Tam jest raczej takie ukrywanie, zamiatanie pod dywan i. W trudno się wychodzi z rzeczami na, na świeże powietrze. Nawet jak jest taki papież, jaki jest w tej chwili, który przecież też nie jest wieczny i nie wiadomo, jaki będzie następny. No ten, jeżeli chodzi o zamiatanie pod dywan, to ja czasami mam wrażenie, że ten dywan polskiego kościoła leży wyżej niż najwyższa wieża Bazyliki w Licheniu, bo tam już jest tyle zamiecione, ale z drugiej strony też myśleliśmy o tym, że może może ten kościół jest ważny, dlatego że w Polsce on stanowi takie realne miejsce budowania wspólnoty. I bardzo się nam dużo mówi o tym, że ta polska wspólnota jest właśnie w ogromnej mierze na kościele oparta. Czyli jak ten kościół jednak sobie nie da rady, to czy widzi pan jakieś ciało zastępcze, jak, nie, jakąś inną nie przestrzeń? Widzę. Ma pani rację, on odgrywa tę rolę. Przypomnijmy sobie to, ktoś ostatnio przypomniał, nie pamiętam kto, yy, jak powstawało Radio Maryja, które nawiązywało kontakt z tymi, do których nikt nie przychodził: samotnymi, starszymi osobami, a to radio do nich przychodziło. Ono zbudowało rzeczywiste społeczeństwo obywatelskie wokół siebie. Kościół w jakimś stopniu też ma silną tradycję tego. No jednak, nie zapomnijmy, że wspierał no, na przykład cały ruch zmiany. To, że w Polsce demokrację i rynek wprowadziły takie instytucje jak klasa robotnicza, związek zawodowy, wspierane przez Kościół katolicki, to to jest, powiedziałbym, raczej egzotyczny. E egzotyczny sojusz, ale tak było historycznie, tak się złożyło. I Kościół pełnił taką rolę, natomiast w tej chwili zatracił całkowicie tę rolę. I e, w moim przekonaniu, już służy tylko integrowaniu coraz, coraz mniejszych społeczności, aczkolwiek on jest nadal ważny w tych bardzo, bardzo lokalnych społecznościach. I tam w moim przekonaniu niespecjalnie widać inną siłę, która mogłaby go zastąpić. Więc tam będzie trwał jakoś, chociaż jego znaczenie na poziomie ogólnopolskim będzie malało. Im bardziej będzie malało, tym bardziej kurczowo będzie się chwytał polityki, moim zdaniem. To ostatnie pytanie, takie znowu. To jakaś próba wglądu. A jak w takim razie wyjaśnić to, że pomimo istnienia tych procesów na świecie, pan mówił o sekularyzacji, to się po prostu dzieje, to nie jest konstrukcja teoretyczna, tylko pewne zjawisko, które idzie przez świat. Jak wyjaśnić to, że najwyraźniej tam ci polscy hierarchowie tego zjawiska nie widzą? Jak to jest możliwe, że pomimo takich silnych sygnałów nie podejmują żadnych ruchów, żeby coś w tym swoim sposobie działania zmienić? Jak pan sobie to wyjaśnia? myślę, że w dużym stopniu tym, że często widzi się to, co się chce widzieć. Poza tym nie, 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 do końca nie wiemy, na jaki rodzaj komunikatów y, oni są wystawieni, jeśli tak można powiedzieć, hierarchowie. Z zupełnie innej beczki. Ja przez ostatnie dni byłem w takim domku, który mamy w lesie. I tam jest tylko TVP Info i, i TVP1. E, no to muszę powiedzieć, że tak, dwa dni oglądania TVP Info, to po prostu człowiek się przenosi w kompletnie alternatywną rzeczywistość. E, to jest zupełnie inny świat. On jest niezmiernie spójnie zbudowany. Tam się wszystko ze wszystkim łączy i wszystko czemuś służy, i nad wszystkim jest oczywiście ten okropny tusk. <laughs> nie ma wiadomości praktycznie, by nie padało jego nazwisko. E, I teraz. Spora część polskiego społeczeństwa wyłącznie ma szansę usłys usłyszenia takich komunikatów. A kto wie? Czego słuchają biskupi. Rozumiem, być, może, że... być może po prostu oni też wybierają takie źródła informacji, bo oni wybór zapewne mają, ale może z kolei oni dokonują takiego wyboru, gdzie nadmiernie, powiedziałbym, dręczeni tego typu informacjami, o których pan powiedział, nie są. Rozumiem, że sugeruje pan, że polscy hierarchowie oglądają wyłącznie telewizję Trwam i nie mają dostępu do Netflixa. Myślę, że mogą mieć dostęp do Netflixa i byśmy się zdziwili bardzo, co tam oglądają. Eee, myślę, że są wystarczająco uodpornieni na przykład na TVN24. Eee, potrafią chyba dobierać sobie źródła informacji. W każdym razie no, no, widzą po prostu pewnego rodzaju raczej spisek, a nie zmianę yy, i trend sekularyzacyjny dotyczący całego społeczeństwa. Widzą chyba spisek le lewicowo-liberalnych bardziej. No i ten marksizm kulturowy, prawda? Kulturowy Jak tak. mówi, tak, faszyści. No dobrze, to co? Dziękujemy panie profesorze ja bardzo. bardzo. Dziękujemy za cały bardzo czas, dziękuję. który nam pan poświęcił. Bardzo dziękuję, próbuję ciasteczko. Część trzecia. O czym zapomnieliśmy? Dobrze, a ja w tym czasie zadam jeszcze takie jedno pytanie, które zadajemy na koniec. Teraz jeszcze, niech pan profesor nam powie, czego pan nam na pewno nie powiedział. Tego, o co nie pytaliście. <grym> e, nie było niczego, co było zawarte w treści waszych pytań, co w mojej odpowiedzi świadomie bym ominął. Być może. Na jakichś głębokich poziomach podświadomości, coś ominąłem, ale nigdy na słowo honoru nie dokonywałem takiej selekcji. Nie zauważyłem. Nie było takiego pytania, które by stworzyło trudność. A muszę powiedzieć, że zafascynowało mnie to, że nie było też jednego pytania bądź serii pytań na jeden z tematów. Jesteśmy w obliczu dramatu. Dramatu pod tytułem COVID. Nauka ma coś do powiedzenia na ten temat. Środowiska antyszczepionkowe aktywizują się nieprawdopodobnie. Ten temat w ogóle nie istniał w naszej rozmowie. I to jest dla mnie ciekawe. Okej. Okay. Czyli na koniec to Pan nam zadał pytanie, nad którym będziemy musieli się zastanowić. Bardzo Panu dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Ja dziękuję serdecznie. Ja dziękuję serdecznie. Ja dziękuję serdecznie. Ja dziękuję.